Dzisiaj graliście z bezpośrednim rywalem w tabeli. Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Przez większą część drugiej połowy było 1-1, a na koniec meczu wygraliście 3-1. Udało wam się zdobyć dwie bramki po rykoszetach oraz wykorzystując grę bramkarza rywali w polu. Jak ocenisz grę swojego zespołu w tym meczu? Jestem zadowolony ze swojej drużyny. Zagraliśmy bardzo spokojnie. Tak jak wspomniałeś, sprzyjało nam szczęście, bo dwa gole po rykoszetach. Trzecia bramka strzelona na pustą bramkę ze względu na to, że drużyna przeciwna wycofała bramkarza. Cieszymy się z tych trzech punktów. Liczymy na to, że pomoże nam to w uzyskaniu środka tabeli. Bo takie są nasze cele. Zbliża się koniec rundy. Jak podsumujesz występ swojego zespołu w pierwszej części sezonu? Sądzę, że gramy na miarę swoich możliwości. Tak jak przed chwilą powiedziałem, środek tabeli to myślę, że w naszym przypadku szczyt marzeń. Niestety drużyna jest nawet na tle tutaj Old Boy dosyć wiekowa. Wszyscy mają powyżej 40 lat, niektórzy pod 50. Także tak jak mówię, środek tabeli to jest to, co nas będzie satysfakcjonować. Kontynuując myśl o podsumowaniu rundy, wyróżniłbyś jakiś zespół najbardziej, który zaskoczył Cię swoją postawą? Aktualny lider, bardzo fajną piłkę grają, szybką, dobrze technicznie. Miałem szczęście z nimi zagrać parę meczów w trzeciej lidze, także kibicuję chłopakom. Mam nadzieję, że wygrają całą ligę.